Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Beyond Dwie Dusze. Według naszych informacji Kasirczycy dowiedzieli się o istnieniu infrawymiaru. Znaleźli szczelinę, badają ją teraz w tajnej bazie, znajdującej się w Feilongyang. Nie wiemy, na jakim etapie są ich prace badawcze, ale wykryliśmy ogromne fluktuacje w infrawymiarze. Oznacza to, że kontaktują się z drugą stroną. Musimy zniszczyć kondensator i powiązaną z nim aparaturę. Zniszczenie kondensatora nie zamknie samej szczeliny. Budowa kondensatora to czasochłonne przedsięwzięcie. Ta operacja zapewni nam przewagę w badaniach nad infrawymiarem i da pewność, że nikt nie wykorzysta go przeciw nam. Zakładam, że to jest strzeżony obiekt. Tak, bo będzie go ochraniało wojsko. Twój oddział... Oddział? Wprowadź ich, Marla. Hej, laska. Dobrze cię widzieć. Przydzielamy cię do oddziału Clayton, lotnej jednostki do zadań specjalnych. Wyruszacie pojutrze. Powodzenia. Uważaj na siebie. Naprawdę nie wiem, co zastaniesz po drugiej stronie. Nie martw się. Raczej nie zamierzam tam zostawać. Dobrze. Ponieważ nie chcę cię stracić. Miło cię widzieć. O, a nie ma nic pozytywnego? Ze względu na misję. Przymknę oko na to, jakim jesteś pieprzonym bydlakiem. Jody, ja... Wiesz co? Daruj sobie. Świetnie. Zaczyna mnie to nużyć. Skoro nie chcesz współpracować, zmuszony jestem cię zabić. Oczywiście, i tak bym cię zabił. Ale mogłoby to być bezbolesne. A tak skazujesz się na powolną śmierć. Agonię w męczarniach. Pytam po raz ostatni. Dla kogo pracujesz? Alden, gdzie jesteś? To miejsce jest opuszczone! Na pewno tu? Urzędy się zgadzają! Burza się nasila! Co teraz? Jody! Niech Aiden znajdzie nam schronienie! Słyszysz, Aiden? Czyli coś jakby nie wyszło tym, co zrobimy za chwilę. No tu widzę ciepłe koce na ścianie. Coś by z tego było. Klimaty trochę Syberia nam się kojarzy. Oczywiście grę mam na myśli. Jak Aiden? Coś więcej tu na temat tych miejsc? Widzę, że im zimniej, tym dalej może lecieć. No proszę bardzo. Zaraz tu zamarzniemy. Znajdź nam jakieś schronienie.
No, zasięg jest był kosmiczny. Nic nie wchodzi w grę. O. Ach. Tylko albo aż. Ale będąc przy bonusach, udało się znaleźć bardzo fajne ostatnio. O. Tam jest jakiś dom. Okej. Chodźmy. A mianowicie wstępne projekty z Detroit, które wtedy jeszcze nie były Detroit. Tak, gra może dobrze na desce kreślarskiej dopiero zaczynała swój żywot. Informator nas okłamał. Mówię ci. Lepiej się stąd ruszajmy, bo niedługo zamienimy się w sople. Od 3 dni łazimy po lodzie i wpieprzamy śnieg. I po co? Kurwa! To jest jakaś pierdolona farsa. Ej! Skończcie, kurwa, z tym narzekaniem! Nie tylko wam jest zimno do chuja. Zaraz zamarznę. Najpierw rozpalmy ognisko, a potem się kłóćmy do woli. Ona ma rację. Rozbijemy obóz i przeczekamy burzę. Spróbuję się połączyć z centralą. No pięknie. Nasi starzy panowie, z którymi się biliśmy, znaczy z których my pobiliśmy na dobrą sprawę. Aiden, weź zobacz, co ma w plecakach. O, możemy co najwyżej obniżyć temperaturę o 10 stopni. Nie wiem, czy to coś da. Jesteś, kurwa, geniuszem! Piona, Vince! Widziałaś, Jody? Tak. Serio, świetna robota. Byliśmy w pierwszym rzędzie. Cóż tu mamy za plecak? Amerykańska technologia. 3 dni i jeszcze ciepłe. Swoją drogą, o, tu widzę, do każdego możemy zajrzeć. Ameryka w pigułce. My możemy budować kondensatory, ale jeżeli buduje go ktoś inny, to na pewno w złym celu. I nie może. No to wysadzimy tę ruderę. Panowie, nie chcecie poćwiczyć? To musi być przyjemność, tak. Muszę wyjść. Chce mi się siku. Połączyłeś się? Nie, chwilę to potrwa w tej burzy. Wciąż się gniewasz. Pewnie niczego to nie zmieni, ale jest mi przykro. Masz rację. To już niczego nie zmieni. No pięknie z nim pogrywa, ale musi trochę pocierpieć. No nie ma, także o. Serio, my tak za potrzebą? Nie oddalaj się, okej? Okay? Jest minus 40. Nie idę podziwiać widoków. W życiu nigdy. Poszedłbym na piętro albo coś, jakoś. Kurwa, 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 ale
No pięknie. Ajde, nie chcesz pozwiedzać? Jedno jest pewne. Trafiliśmy chyba w dobre miejsce. Sądo, widziałam je. Gdzie? Główna droga. Konwój wozów opancerzonych minęli mnie. Widzieli cię? Nie, nie, nie sądzę. Idziemy. Pójdziemy za nimi! Tyle nam z tego grzania w piecu, no cóż. Swoją drogą trzymanie się głównego szlaku dość niebezpieczne, bo co jakby teraz kolejna ekipa za nami jechała. Bingo! Aiden, sprawdź, co jest w środku. Aha, gdzie Judy nie może, tam Aidena pośle. Przynajmniej będzie cieplej chłopakowi. Wow, kamera. Akcja, zniszczyć jej nie możemy niestety. No cóż. Yellow Submarine. Ładują skrzynie do łodzi podwodnych. Podwodnych? To znaczy, że szczelina? Jest pod wodą. Tam musi być jakaś baza, do której łodziami transportują zapasy. Ilu żołnierzy? Widzę chyba 3. Niech Aiden ich zdejmie. Aiden? Załatw ich. Aiden? To jest kamera. Więc to w pierwszej kolejności chociaż pójdziemy załatwić montażystę, bo ten jako pierwszy wszystko widzi, ale czy idzie to gdzieś dalej, to ciężko powiedzieć. Najpierw załatw żołnierzy. Chciałem. A! Trzech. Czyli jeszcze jeden tutaj. No nie powiem, tak... Czuję mały niepokój przez to, że jesteśmy obserwowani, ale... Być może widocznie tak miało być. Cześć kolego, co ci do głowy strzeliło? Chyba, że w kamery też możemy strzelić. Nie wygląda. Trochę klimat Resident Evil, tam jak bawiliśmy się w podziemnej bazie. Gdzieś tu może być. Kurwa, Nick! Sorry. Czemu mnie nie ostrzegłeś? To... co teraz? Dajcie mi chwilę, okej? Nick. Ciekawe, jaki ma nick na portalach społecznościowych. By mogła być dość zabawna gra słów. Stąd nie wyciągniemy. Wtedy po chińsku.
Jak tam nasz drogi kolego ci idzie, bo na dobrą sprawę to nic tu nie widzimy. Zapomnieliśmy o czymś. Tędy! Niepokojące stwierdzenie. Myślę, że tu puszka stoi, a to po prostu błąd w grafice. Tak, nie ma to jak usłyszeć, zapomnieliśmy o czymś. No na pewno nie kamery, bo Aiden nie chciał, łobuz. Cóż, zobaczymy na miejscu. Chociaż może teraz chodź. Po ptokach już, jak tu siedzimy, to... nic z tego nie będzie. Na razie. W CIA przeszłam kurs pilotażu łodzi podwodnych. Może nią popłyniemy? Jasne, weźmy ich łódź, na pewno się nie kapną. Potrzebuję planu, a nie przepisu na samobójstwo. Co ty właściwie robisz? Zaraz rozwiążę nasz problem. Brawo. Na pewno się na to nabiorę. Tak wiem. Marne szanse. Ale ta jebana szczelina sama się nie zamknie, prawda? Okej. Przebierzesz się, dobrze. I co dalej? Popłyniemy łodzią do bazy. A potem zobaczymy. Pójdę z nią. A co z tej łodzi są dwa miejsca. Przygotujcie plan naszej ucieczki. Myślę, że może nam być bardzo potrzebny. To jest rozkaz, Nick. Daj mi ładunki. Co tam, normalnie w firmach kurs na wózek widłowy? A w CIA na pilotowanie łodzią podwodną. Wiesz, że możemy stamtąd nie wrócić? Tak. Wiem to od początku. Zejdź niżej. Baza musi być blisko. Oho. Trochę jak Aidenem. Nic nie widać. Ciężko ustalić pozycję. Myślę, że te lampy nie są bez znaczenia. Kurczę, taka mała rzecz, a jak cieszę. Można sobie łodzią popływać. Niby mechanika podobna jak u Aidena, a jednak czuję się tak... jakoś fajniej. Bez obrazy Aiden. To tak... kwestia tylko tego, że nowość.
Imponujesz mi. Niewielu zniosłoby taki ból. Może cierpienie towarzysza rozwiąże ci język? Moje pytania są proste. Chcę wiedzieć, kim jesteś. Kto cię przysłał? I skąd wiesz o istnieniu tej bazy? Muszę też wiedzieć, co się stało, gdy weszłaś w pole inhibicyjne. Nic mu nie mów, słyszysz? Będę ci zadawał te pytania w kółko i w kółko, dopóki mi na nie wszystkie nie odpowiesz. Kim jesteś? Jemu to się należy. Aidena zawołać nie możemy. Nie wiem, czy powiedzieć, czy nie. To chyba zaboli. Odpowiedz mi na pytania, a jego cierpienie się skończy. Nie chcesz gadać? Będę musiał coś zrobić. Może teraz zmienisz zdanie, jeśli pójdę o krok dalej. On nawet nie wie, że z nami współpracuje. Nie! My nie musimy tego robić. Powiedz mi wszystko, a skończy się ten koszmar. Odpowiedz. Proszę. Oszczędzisz cierpienia sobie i jemu. Oba, omasz w kole. Niestety, ale teraz muszę cię opuścić. Kiedy wrócę, dokończymy naszą konwersację. Co teraz? Niszczymy kondensator i uciekamy. Jak zamierzasz to zrobić? Nie wiem. Ale wymyślę coś. Ryan, nie chcę nic mówić, ale naciesz się okiem. Ładzia! Wiecie, ciągle się jam se! Zupełnie nie widać, że się różnimy od innych. Nic a nic. Kolega, poprowadzisz tutaj nas. Czerwone drzwi? Kurczę, tam było coś w prawo. Ja sugeruję, jakby tutaj podejść. Tamte drzwi. Chodźmy do nich. Komputer. Moment, tu mamy rozpiskę. Szybko, Aiden. Nie mamy czasu. Prysznic, kawa. Zbrojownia. No nie, to chyba i tak mamy iść tutaj. Kondensator rozpisał. Wyczuwam echa dobiegające ze szczytu.
samochody i co się dzieje? Kiedo! Pan Batam! Batamen Ligaj! Women ja Wentamen! Nas załatwili. Pierwszy raz w życiu nie jesteśmy na uwięzi. To tak, zbrojownia. Po drugiej stronie były łóżka i kawusia. Sprzęt. Dobra. Średnio to pomocne, ale niech będzie. Rozumiem, teraz jesteśmy w trakcie przesłuchania, to co widzieliśmy gdzieś w międzyczasie. O! Nie wiem, czy można tak pociągnąć przy nich. Czuczu, ale nie mogliśmy nic innego zrobić, więc prawdopodobnie mamy tu przyjść później. Wiesz co, kolega, mam pomysł co do ciebie. Widać, jest podatny. Pewnie kazali mu się iść napić kawę albo przespać, coś w ten deseń. Ale całkiem dobry narybek, żeby skoczyć tutaj do zbrojowni. O właśnie. Czy tu chcemy wejść? Chcemy. Za te wyganianie nas. Aiden? Aiden, wróciłeś. Szybko. Szybko. Podszukaj mnie. Tak, o. Tak jakby. Ale chyba właśnie zlikwidowaliśmy wszelkie bariery bezpieczeństwa w bazie. Jesteś. Aiden, udało ci się. Szybko. Zabierz mnie stąd. Nick? No właśnie, Brian. O, cześć. Brian, jesteś tu? Tak średnio bym powiedział. Chyba tak. Szybko! Może być Ryan, ale zobaczmy, czy nie jest... Nie jest skryty. Możesz chodzić. Tak, tak, bo... Okay. Zaczekaj na...
nie wrócę za kwadrans, płyń beze mnie. Zwariowałaś? Wykonaliśmy misję, to uciekajmy, póki możemy. Trzeba zamknąć szczelinę. Jeśli tego nie zrobimy, istoty zaleją nasz świat. Nie, nie mamy czasu, Jody. Nie mamy wyjścia. Wiesz o tym. Ładunki! Szybko! Zostały w sali przesłuchane. O, tutaj. Ukrywam, że trochę szkoda Ryana, ale... O, cholera. No, cześć. By nie patrzeć. Tak działają służby specjalne, nic nie można powiedzieć. Pytanie, gdzie to mamy podłożyć? Zakładam, że dzięki temu dostaniemy się do szczeliny. Chyba coś tam było po drugiej stronie. Tak. Zdecydowanie. O cholera, bardzo się boję, Aiden. Bądź blisko, dobrze? One chcą się tylko pobawić. A dobrą sprawę, to dzięki nim wiemy, gdzie iść, bo też nic nie widzę. Nie patrz w bok. Nie patrz w bok. Już blisko. No niestety, blisko, żeby podziwiać, ale wyłącznik znajduje się gdzie indziej. Taki dość niekonwencjonalny wyłącznik, bym powiedział. No cześć, robaczki. Nie to, żeby coś, ale lepiej być jak najdalej stąd, bo w trakcie wybuchu to ciśnienie pod wodą może różne rzeczy zrobić. Dobra, 3 minuty. Spadam stąd.
No tak, chińskie 3 minuty. By jajco wrócił. Głupia amerykańska suko! Kolega nawet nie wie, jak nam pomógł, chociaż... To są mściwe. Zamiast się ratować. To nie, na dno razem. W drugą stronę. Próbowałem skoczyć do przodu, ale chyba mieliśmy na dół, albo... Nie wiem gdzie. Myślałaś, że cię zostawię, he?
się stało? Fala uszkodziła silniki. Mamy przeciek. To nie my. Nie jesteśmy głęboko. Może damy radę wypłynąć. Tak. Zajebisty plan. Przykro mi z powodu oka. Dobrze zrobiłaś, postąpiłbym tak samo. Wciąż się gniewasz? No dobra, za oko. Nie. Bo jest mi zbyt zimno. Nie miałem kiedy ci tego powiedzieć, ale... Kocham cię, Jody. W innych okolicznościach byłabym wzruszona. Chciałem, żebyś to wiedziała, bo możemy tu umrzeć. Tak. A czy ty... Spójrz mi w oczy, Ryan. Albo... Tak. Tak, kocham cię, Ryan. Super. Pocałuj mnie. Ukryty smok. Zastanawia mnie ścieżka oka. Ale widzę, że Jody milczała podczas przesłuchania oko za oko. No pięknie. Myślałem, że więcej osób powiedziało w tym momencie, bo nie ukrywam, że kusiło dosyć mów, ale CIA, misja to misja, tak? Te sprawy. Z drugiej strony ich nie lubimy. Można było się wygadać. Jody przeniknęła do bazy. Jody uciekła z bazy sama. Jody przeniknęła do bazy. Opętanie. No można jeszcze jakoś inaczej przeniknąć? A, tak. Prawdopodobnie była jakaś inna możliwość opętania, no to tego kolegę, co wzięliśmy tam do magazynu, wysłaliśmy.
Widocznie jakby nieco dłużej latać po korytarzach, udałoby się znaleźć jakąś inną ścieżkę. Jodie wybaczyła Ryanowi. No, patrząc na to oko, Jodie powiedziała Ryanowi, że go kocha. 69 osób też tak stwierdziło. No dobrze, wyszedł nam długi odcinek, ale emocji chyba nie brakowało. Trochę smutno, no ale cóż. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.